z strony Fara, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani Zdemiarze, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie przedpremierową nowego chromatycznego Zdemiarza, który jest sam. Dodatkowo wam pokażę, jak będzie wyglądał nowy karnet bojowy w nowym sezonie 14 oraz sobie sprawdzimy nowy Star Power i gadżet do nowego Zdemiarza. Ale zanim to zrobimy, wyłońmy dwóch szczęśliwych zwycięzców, którzy zgarniają kod PSC o wartości 50 zł z poprzedniego odcinka. Tutaj wam się wyświetlają szczęśliwi zwycięzcy. Gratuluję, kolejnych dwóch wyłonimy w kolejnym odcinku, czyli już jutro. Ale to nie koniec niespodzianek, ponieważ Supercell przygotował dla was niespodziankę. Do zgarnięcia jest 5 razy ten oto przekozacki skin Squeaka, który będzie kosztował 49 gemów. Jeżeli chcecie zgarnąć takiego Squeaka, to wpisujcie kod Farel do sklepu w grze Brawl Stars, albo wystarczy, że klikniecie w pierwszy link, który znajduje się w opisie i w komentarzu napiszcie hashtag Bunny Squeak Giveaway, ten tutaj, który się wyświetla. W kolejnych odcinkach wyłonię szczęśliwych zwycięzców, za wszystkich mocno trzymam kciuki, bierzcie się do roboty, dajcie szansę swojemu szczęściu, a teraz lecimy sprawdzić, jak wygląda nowy karnet zadymiarski. Sezon 14, fabryka robotów, za pierwszy level w karnecie będzie Desperado Poco do odebrania. Testowaliśmy go w poprzednim odcinku, jak ktoś jeszcze nie widział, no to polecam. Lecimy dalej. Za 30 poziom będzie oczywiście nowy chromatyczny Zadymiarz Sam, który jest przekozakiem. Dlaczego? Za chwileczkę się dowiecie. No i oczywiście za ostatni level dostaniemy Cezara Sama, który zamiast swoich sideł na rękach ma takie przekozackie wilki żelazne. Oczywiście co 5 leveli, czy tam co 3 levele będziemy mogli odblokowywać różne odznaki do Sama. Na samym początku sprawdźmy sobie, co gierka mówi o nowym Zadymiarzu. Sam Bronson. Nawet ma nazwisko. To chyba jest pierwszy Zadymiarz, który ma nazwisko. To były pracownik fabryki, który toczy vendettę przeciwko wszystkim robotom. Vendetta to jest z włoskiego zemsta. Vendetta, czyli kogoś trzeba pomścić. Jest on chromatycznym Zadymiarzem. Obrona 3 kreski, przydatność 2 kreski. Super atak pięściołomy. O kurcze, brzmi groźnie. Punkty życia 7800, szybkość ruchu szybka. Cechy, ten Zadymiarz zaczyna w pełni naładowanym super atakiem. Co? Atak ciężkie rękawice, sam uderza 2 razy z całej siły. Coś podobnego jak Rose'a. Rękawice znacznie zwiększają zadawane przez niego obrażenia. Obrażenia 2 razy po 1200, zasięg krótki, szybkość przeładowania normalna. Jego super atak to pięściołomoty, wtedy się przejęzyczyłem. Sam rzuca pięściołomotami, które rażą wszystkich trafionych wrogów, po czym lądują na ziemi. Jego następny super atak sprawi, że pięściołomoty wracają do niego, dodatkowo zadając obrażenia. Czyli rzucamy pięściołomotem, on leży na ziemi, klikamy jeszcze raz ulti, jak mamy nabite, i powraca do nas kozak. Obrażenia 2100, zasięg daleki. Ciekawe, czy przelatuje przez ściany, za chwileczkę się dowiemy. Mojego Sama przywróciłem do pierwszego poziomu, więc gramy postacią na najniższym levelu teraz. Nie jest ona wymaksymana. Od razu startujemy, jak widzicie, naładowanym ultimate atakiem. Rzućmy teraz ten ultimate atak, rzucamy. Uderzył 1200 w skrzynkę i jak widzicie, te sidła tutaj leżą. Dobra, bijemy po 600, ale na razie tego gema nie podniesiemy, bo chcę zobaczyć, na ile hitów otwieramy skrzynkę podstawową. Raz, dwa, trzy. O kurczę, dobra, pokonajmy tą bell. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, na 6 razy otwieramy dopiero skrzynkę, dobra. I patrzcie na to, jest tutaj ta bell, leżą moje sidła na środku, mam naładowane ulti i przyciągam, dostała. Nie wiem, czy widzieliście, ale dostała moimi sidłami. Nita mnie goni i uwaga, muszę ją obić trochę, muszę obić, uciekam. Uciekamy, niszczymy niedźwiedzia. Zbieramy sobie jeszcze szybko gema. Została nam Rose'a i muszę ją pokonać. Przyciągam swoją skrzynkę, dostała. Znaczy skrzynkę, sidła to są. Rzucam. Chodź, wariatko, bo chcę cię pokonać z moich sideł. Bomba. Padnę, żyję i... Przyciągam! Nie dostała, no nie wierzę! Po prostu w to nie wierzę, nie dostała, najgorzej. Dobra, rozwalmy szybko te skrzynki. O kurcze, jak już ma 6 power cubesów, to mega mocno bije. 2000! 2040, nieźle. Rzucimy tam sidła. Teraz poczekamy na Rose. Dostała. Nie bij. I patrzcie teraz, przyciągam! Dostaję 1050! Jeszcze raz sideł! Z sideł 3400. Znaczy 3700, przepraszam. No, ta postać jest naprawdę mocna, ale myślałem, że ten atak zwrotny naszych sideł będzie o wiele, wiele mocniejszy. Ale tak się mega przyjemnie gra tą postacią. Teraz tego Sama przetestujmy w tym takim jakby trybie kreatywnym. Jestem ciekaw, czy te sidła przelecą całą mapę, jak rzucimy do góry. Uwaga, rzucamy sidła. Bum! Schodzimy teraz na sam dół i jeszcze sobie przejdziemy w lewy dolny ruch, żeby sprawdzić, czy te sidła przelecą przez ścianę. Uwaga, 3, 2, 1, klikam! Lecą! Uderzyły w coś! Uderzyły 2 razy! Co jest? I mam pełne ulti! Wow!
Nie sądziłem, że tak działa. To wyobraźcie sobie, że będziecie mogli walić blind shoty, ślepe strzały. Po prostu ustawicie gdzieś na mapie swoje sidła, bo ktoś z was dojeżdżał, mieliście mało HP, uciekacie, nabiliście sobie na nowo ulti i później przyciągacie sidła i kogoś możecie trafić, bo miał mało HP. No to będzie mega mocne. Wow, patrzcie na to. Bomba, 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 przyciągamy i z powrotem. Co jest? To jest coś pięknego. Niesamowita sprawa. Jaram się w opór tym zadymiarzem i powiem wam, że mechanika jest naprawdę mega, mega ciekawa. Wy oczywiście ocencie go w komentarzu, jak wam się podoba. Czas na Cezara Sama. No, powiem wam tak. Wygląda naprawdę mega fajnie. Spójrzcie. Taki królewski skin. Na głowie ma oczywiście te liście laurowe, oko przymrużone. Na prawej stronie ma takiego jakby wilka, tak, ognistego wilka. Fajny zadymiarz, mi się podoba. Ale teraz musimy sobie też sprawdzić nowe gadżety oraz star powery nowego zadymiarza. Pierwszy gadżet nazywa się pole magnetyczne. Gdy pięścią łomoty są na ziemi, sam może aktywować je, aby przyciągnąć pobliskich wrogów. Ładunki na mecze 3, to będzie naprawdę coś pięknego, czyli możemy chłopa do siebie przyciągnąć. Jak taką, wiecie, gumową łapką, którą się bawiliśmy za dzieciaka. Kolejnym gadżetem jest impuls odrzucający. Po wylądowaniu na ziemi następne zużyte pięścią łomoty sama generują impulsy elektryczne, które odrzuca wrogów. Okej, brzmi to ciekawie. Gwiezdna moc pierwsza to szybkie leczenie. Po przywołaniu pięścią łomotów sam natychmiast odzyskuje 30% punktów życia. Brzmi to ciekawie też. I drugi star power, zdalne ładowanie, gdy pięściołomoty są na ziemi, w pobliżu wrogów ładują super atak sama. O kurde. Dobra, na początku sobie weźmy pierwszy gadżet i pierwszy star power i zobaczymy, jak nam pójdzie. Lecimy, moi kochani. Gramy oczywiście mapkę z nowym środowiskiem. Mamy naładowany oczywiście ultimate atak na dzień dobry. Pierwszy power cube ścig za nami i przed nami jest pierwszy zdymiarz. Czyli Riko dostał. I uwaga, czy ja mogę podnieść teraz naszego... Mogę podnieść naszego wilka, okej. Okay. I tego Riko chciałbym... uderzyć z tego mojego wilka. Chodź tutaj, Riko. Bliżej, 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 bliżej. Czy coś mogę zrobić teraz? Gdzie jest ten Riko? Dałem gadżet i zobaczcie! Przyciągnęły go moje... sidło łomoty, czy jak to się nazywało? Przyciągnęły Riko. Jest Frank, więc rzucamy od razu nasz ulti. Przyciągamy go, a nie udało mi się przyciągnąć. Nabijmy sobie na nim jeszcze ultimate attack. Wraca! Dobra, zestunował mnie. Walę sidła. Przyciągamy go. Nie udało mi się go przyciągnąć. O kurczę, 12 Frank kontra Farel. Kontra Cezar sam. Ała, 5000! No dobra, potrzebujemy więcej życia, żeby go pokonać. Szybciutko. Po 700 bijemy, to będzie za mało. O! Ulti! Dostałem! Unik! Nie bij! Nie bij! Dobra, idę podnieść moje pięściołomoty. Trafiam, 2400, znaczy 2900. 800, 800, 800, 800. Ult! Przewróciło, 1500 jeszcze raz. I leży. No nawet spoko ten gadżet, ale czy będzie on się nam przydawał? Chyba w Brawl Ballu, żeby kogoś odciągnąć od piłki. Dobra, to wybieramy teraz drugi star power, oczywiście i drugi gadżet. Teraz nasz star power powoduje to, że jeżeli nasze pięściołomoty leżą niedaleko jakiegoś oponenta, to ładują nasze ulti. Uwaga, rzucamy. Ems. Uwaga, patrzcie, ładuję sobie ulti, bo jest faktycznie wokół moich pięściołomotów taka aura, widzicie? I ładuje mi się ulti. Bez atakowania w innych przeciwników. I ona stoi w krzakach, kampi. I mi się ładuje cały czas ultimate attack. I uwaga, przyciągamy z powrotem i rzucam w nią. Dostaję. Bomba, 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 bomba. Leży. Teraz mamy gadżet załadowany, więc użyjmy sobie za chwileczkę gadżeciku. Mamy lolę. Ult. Wow, 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 wow. Z tym cieniem wypadł ode mnie. Rzucamy jeszcze raz ulta, dostał baz. Gadżet, ult. Dobra, wygrałem to, ale nie kumam kompletnie, jak ten gadżet działa. Sprawdźmy jeszcze raz. W gierce było to za chaotyczne. Mamy gadżet. Rzucamy pięścią łomoty. I nic się nie dzieje, dobra. Podnosimy je, okej. Dajemy gadżet i rzucamy teraz pięścią łomoty, ale już w tego, bo tamten chyba padnie. Aha, o to chodzi, że odrzuca impuls elektryczny. No dobra, więc ja po prostu tego nie zauważyłem podczas gierki. Możemy przestawiać innych albo po prostu ich wyrzucać do strefy. Jeszcze raz. Woo! Okej, tu to idealnie można zauważyć. Jeszcze raz. Ale dopiero kiedy doleci do samego końca, odrzuca przeciwnika nasz ult. No, dosyć ciekawe, ale szczerze, ciężkie w użytku. Teraz wam pokażę wszystkie nowe piny, które są dostępne u sama. Taki z lajkiem. Taki oklaski, serduszko, łezka, epicka, no i dużo złotych.
Czy są fajne? Są takie normalne jak zawsze w chromatycznym zadymiarzu, ale ten z wilkiem nawet ciekawy. Wkurzony to on nie wygląda jak sam. Co jest? Jeżeli obejrzeliście film do samego końca, no to napiszcie w komentarzu w skali od 1 do 10, jak oceniacie nowego chromatycznego zadymiarza Sama. Pamiętajcie, żeby wziąć udział w konkursie na przekozacki skin do Squeaka. Wystarczy napiszecie w hashtagu BunnySqueakGiveaway, no i wpiszecie mój kodzik Farel do sklepu w grze Brawl Stars. Wbijajcie też na pixieshop.pl po przekozackie koszulki, bo są już dostępne nowe wzory, link w opisie. Ja się z wami żegnam i widzimy się jutro, jak będziemy testowali kolejnego nowego zadymiarza. Trzymajcie się, hej!